Siemano wszystkim, dzień drugi naszej przygody. Za nami Mirek i Agnieszka jadą tuk-tukiem i jedziemy zobaczyć dużego Buddę i pozwiedzać Bangkok. Do zobaczenia w pierwszej atrakcji. To jest dzień drugi naszej wycieczki. Nie wiem, czy wcześniej było nas słychać. Jesteśmy w pierwszej świątyni. No i co? Zwiedzamy, robimy zdjęcia, jakieś przebitki wam pokażę. Drugim telefonem ten, albo robi zdjęcia, moje live'a sobie robią. Oni sobie live'a robią. Moja koleżanka. Mamy tutaj pierwszego Buddę. Ja już tu byłem kilka razy. A tak wygląda wokół. Mirek już prawie został mnichem, tu już świeczki pali, kadzidła. Kwiatkami chodzi. Zaraz się będzie modlił do Buddy. Zaraz już zepsuje. No, już zepsuł świeczkę, nie umie zapalić. Zdmuchnąć to tym bardziej nie potrafi. Nie? No. Tutaj Agnieszka też już w kolejce i nagrywa Mirka. Live'a na TikToka kręci. I wchodzimy do Buddy. Idziemy tam do góry. Schody, których nienawidzę w Tajlandii. Tylko z tego powodu, że jest bardzo gorąco i jest ciężko po nie wchodzić. Lekko sapany i widoczki z góry. O Jezus. Zero kondycji. A Mirka aż się dusiło. No, on już by zapalił. Ledwo w las, aby zapalił. Idziemy z drugiej strony. Zobaczyć. I co, pochodzimy chwilę tutaj i jedziemy następną atrakcję. Zobaczyć. Kolejna atrakcja. Tutaj trzeba usiąść po turecku i raczej być cicho. Są właśnie takie tradycyjne, stare domy tajskie. Dobrze, że mamy Tajkę ze sobą, to nam może parę więcej szczegółów zdradzić. Teraz obejdziemy ten dom. Jak chcesz, to mnie się pytaj, to ja ci też powiem. No, Mirek zresztą wie wszystko. Bo to mnich jest to... Ksiądz. No, ksiądz. No. Tak właśnie wyglądały stare tajskie domy, były z drewna. I jest jeszcze gdzieś w Bangkoku taki, to chyba Amerykanin odbudował i można też go odwiedzić, zobaczyć. Dobra, idziemy dalej. Gorąco w stopy. Małe wyścigi po Bangkoku. Nie mają szybszego, wygrywają, ale nie. Nie, nie, tak, kurde. To w ogóle jest niebezpieczne, nie? Ale to nic. Znowu ruszymy spod świateł pewnie i będzie kolejny wyścig. Agnieszka się trzyma. Tak i przygotowani. Get ready. Chociaż kierowcy mają frajdę i my też. Czekamy na zielone. I ruszyli. Aż prawie dęba staje. Li musiała zakryć nogi, bo miała za bardzo odkryte, ale Agnieszka jest okej. Okay. To dobrze, że Agnieszka jest okej, okay, nie? My też, Mirek, nie? My nie mamy takich problemów. I mamy kolejną świątynię. Z reguły trzeba płacić wstęp na większą świątyń. My płaciliśmy za tą pierwszą 40 batów. Nawet ona musiała zapłacić, mimo to, że jest tajką.
za tą świątynię zapłaciliśmy po 100 batów, ale tym razem Li wchodzi za darmo, bo jest tajką. Mamy Buddę, jesteśmy w środku. Też będę mówił ciszej, bo nieładnie tutaj mówić głośno. Tutaj mnich. A tam też mnich. No, mnich, który sobie robi zdjęcie, żeby udowodnić, że jest prawdziwym mnichem. Kupił sobie czapkę, wszyscy z niego mają złamę, nawet na ci tuktukarze. No, ale dobrze, pozytywnie. I następna atrakcja, tym razem łodzią, dookoła tutaj Starego Miasta i będzie parę atrakcji, które też wam pokażę. Dokładnie mi lecz. Pokażemy parę atrakcji. Zobaczcie, ile ryb, aż się woda gotuje. Ludzie je karmią. Ale tych ryb się chyba nie je, wiesz, bo by je łapali, nie? Pierwszy przystanek łodzią i ma zwiedzanko. Mamy pierwszą stupę. A tu jest duży Budda, ale niestety jest w remoncie. Ostatnio mi się nie udało go nagrać, bo przepłynęliśmy zbyt szybko niego. A teraz po prostu jest remont. No szkoda. Nic nie zrobimy. W mieście mamy windę, nie będziemy musieli chodzić po schodach. Jednak schody. Myślałem, że będzie łatwo, ale niestety nie. Ale to nawet lepiej, bo zwiedzimy każde piętro, a tak byśmy pojechali na samą górę i to by było tyle. A tu już jest fajnie. Mamy małe muzeum. Mamy za to większe figurki Buddy, to już jest drugie piętro. Ale tam nie da rady wejść, także jest zamknięte, można pooglądać jedynie przez szybę. Mamy trzecie piętro, na trzecim piętrze wygląda to tak. Fajny sufit, dosłownie mega piękny. Wyszliśmy na zewnątrz, tutaj macie tego dużego Buddę, a tam widok na Bangkok i na Agnieszkę. Padał deszcz, jest mokro i trochę ślisko i letnia woda. Za to tutaj mamy trochę mniejszego Buddę, ale jest chociaż odsłonięty, nie jest w remoncie. I zostały nam chyba jeszcze dwa piętra do góry. To już na koniec naszej wycieczki łodzią. Teraz bierzemy kokosy, wracamy na Kaosan Road, lekkie przepakowanko, co zjemy i lecimy na Phuket. Ty, a to prawda, co mówiłeś, że jak się pije kokosy, to rosną włosy? Ale nie to. My już na lotnisku, czekamy na samolot do Phuket po całodniowym zwiedzaniu Bangkoku. Jesteśmy oczywiście zmęczeni i co? Do zobaczenia na wyspie. Hello.